włosy, ale nosiłam za uchem i o, już mi się wygięło, ale nieważne. Mamy chyba trzeci czy czwarty z kolei piękny dzień, słoneczny, więc w ogóle od razu lepiej. Ty się przygotuj mentalnie, bo idziesz do weterynarza zaraz. Tak ty. No. Idziemy na nasz cotygodniowy zastrzyk na odporność. Ja się zaraz powoli zbieram. Pokażę wam, bo zamówiłam sobie buty. Mówiłam wam, że zamówiłam sobie sportowe buty. I zobaczcie, chciałam coś czerwonego. Patrzcie, jakie fajne. Jeszcze ich nie przymierzałam. Ale właśnie mam ten czerwony dres z PLN-ów. Dlatego jeszcze sobie założę skarpetki w morsy z My Mornings, bo one mają też tutaj trochę czerwonego. Także o. Naprawdę wyglądają cool. Pokażę wam, jaki to jest model i zróbcie sobie screena, bo potem mnie pytacie, ja wyrzucam pudełko i nie pamiętam. Także o, to jest taki model. Ja zawsze biorę 37 1/3, bo ja lubię większe buty. Także zaraz będą miały premierę. Zobaczymy, jak się będzie w nich chodziło. A na dworze jest ciepło, 11 stopni mi pokazuje termometr, także całkiem spoko. Ok, a więc zobaczcie, to jest ten dres z PLN-ów. I tak wyglądają te Adidasy. Całkiem fajnie. Chyba nie będą to najwygodniejsze buty na świecie, a na pewno strasznie ciężko się je wkłada. Ale wyglądają cool. Ta czerwona podeszwa jest spoko, także podoba mi się. Dobra, ja czekam. No Boże, ja czekam. Ja uciekam do weterynarza i odezwę się do was, jak wrócimy. No hej, jestem z powrotem. Borosław dostał zastrzyk. Wszystko jest ok. Zjadł obiad, tak? I powiem wam, że zobaczcie, jak wychodziłam, było takie piękne słońce i w ciągu godziny w ogóle stało się coś takiego. Dostałam jakiś alert RCB o wichurach i po prostu, jak tutaj siedzę na kanapie, normalnie słychać podmuchy wiatru, wiecie? Tak na maksa. I dzisiaj w ogóle jeszcze jest pełnia. Także... O kurczę, widzę, aż tu pada na szybę. No, ta pogoda jest ostatnio tak dynamiczna i też pewnie przez to sushi się tak źle czuła. Kitek, co robisz? Kocie? Kicia też jest jakaś niespokojna, zobaczcie. Co jest, kocie? Co? Ojej, no chodź tutaj, chodź tu. Nie wskakuj, chodź tu. Chodź. Chodź tu. O. Widzicie? Teraz jakaś... Co się dzieje, kocie? Wszystko dobrze. Wiatr cię denerwuje? Nic się nie dzieje złego. Ojejku mój. Tak. Wszystko dobrze? Wszystko dobrze, kocie. Zobaczcie, jak się kicia... Zdenerwowała. Co to za były odgłosy, kocie, tak? A jeszcze wam pokażę. Grzeję piekarnik, bo stwierdziłam, że sobie zrobię pizzę. Już zrobiłam tutaj sushi, jej jedzonko w krokpocie. Więc tutaj stek z marchewką i z kluskami. A ja... Będzie pizza, dawno nie jadłam. Muszę tego w końcu przesadzić, ale muszę przynieść ziemię z balkonu, a na razie mi się nie chce na tą wichurę wychodzić, a jeszcze wam pokażę, bo przyszły w tak zwanym międzyczasie drugie te buty, które sobie zamówiłam. Tamte naprawdę spoko wyglądają, widzę. I teraz wam pokażę te długie. O, lubię tutaj nagrywać, bo to jest fajne światło. Sobie tutaj dobrą miejscówkę znalazłam do nagrywania. O, to są, pokażę wam model i też sobie zapiszcie, bo mówię, ja wyrzucam pudełka, a ja nie mam pamięci do tych butów. Ja zamówiłam obie pary na Zalando, ale wiecie, tych butów jest pełno i zobaczcie, są, one są takie białe. O, zupełnie.
I to, bardzo to mi się podoba, zobaczcie. Tu. I tu mają tak. Czy ci się wydaje, czy to ten jest trochę krzywo przyszyte? Zobaczcie, jest różnica w tych butach. Widzicie? Tak jakby ten jeden był krzywy. Co im jest? To są dwa... Kotek! Nie, no rozumiem się. Zgadza. Ale one są takie nierówne chyba. Kiciunia! Patrz. No nic nie widzą przez kota. Nie, one chyba są specjalne. No, tak, oba są tak. Ale dziwnie. No ale w każdym razie podobają mi się. Chciałam takie... Mogę. Takie całe białe. Jutro je sobie założę, bo jutro idę do Eweliny na kolor i na podcięcie. W ogóle mi tak włosy szybko rosną, a ja najlepiej się czuję w takich, wiecie, krótkich. Jak najbardziej krótkich. A i w ogóle słuchajcie, dzisiaj zrobiłam sobie miks, bo bardzo mi się podoba ten podkład z Eveline. Czekajcie, przyniosę. I tak, posuń się kawałek. Wojna o kanapę teraz jest, słuchajcie, no. Z kotem, czekajcie, muszę was tu odsunąć, bo Kicia się nie przesunie. Tu leży i o. Nie ten. Wiecie co, ostatnio wam polecałam ten podkład z Eveline. I on naprawdę pięknie się trzyma, pięknie wygląda i w ogóle bardzo go, no mam nadzieję, że lubię nadal. Ale powiem wam, że jedna dziewczyna mi napisała na Instagramie, że podobno po tym podkładzie lubi wysypywać. Ja ostatnio tutaj i tutaj, właśnie tak miałam tu i tu. I to w ogóle jakieś takie dziwne wulkany, ale też jestem przed okresem, więc nie wiem, mam nadzieję, że to nie to. Ale dawno też faktycznie nie miałam żadnych niespodzianek na twarzy, więc robię sobie przerwę i spróbuję jeszcze raz. Dajcie znać, czy go używałyście i czy nie miałyście jakichś problemów, bo ja nie miałam nic na buzi i faktycznie ostatnio mi się... Co ci jest, kochanie? Czy ty się tego wiatru boisz? Co? No zaraz cię będę miziać, mogę nagrać? Dobra, miziam jedną ręką. Także, no, będzie test, a dzisiaj bardzo mi się podoba, bo, słuchajcie, pomieszałam dwa podkłady, które lubię bardzo. To jest ten Forever Skin Glow Dior, którego uwielbiam wykończenie, ale wiecie, on oksyduje i ciemnieje na twarzy. Ja mam 1,5 kolor. No i niestety on jest taki w ogóle ciepły bardzo. Ale uwielbiam jego wykończenie i też jeden z moich ulubionych podkładów to jest Luminous Silk Giorgio Armani 2. Ale chyba... Nie, wczoraj nie nagrywałam, przedwczoraj nagrywałam. Przedwczoraj nałożyłam sobie tylko ten podkład i się tak... wydawało mi się sobie taka trupia, bo powiem wam, że i to też mi piszecie, że sobie zamówiłyście ten podkład i że ten kolor to jest 01 Ivory, no jest idealny. I to mi tyle dziewczyn napisało. Jest taki idealnie jasny podkład i ani nie jest pomarańczowy, ani nie ciemnieje, ani nie jest taki trupi. Piękny jest ten kolor. I wiecie co? Dzisiaj pomieszałam sobie właśnie te dwa kolory. Tego Diora jeszcze raz powiem. 1,5N, a tego mam w kolorze 2. Ten. I powiem wam, że normalnie patrzę się na siebie dzisiaj. Bo już trochę mi się zjadła pomadka, no ale nic. I zobaczcie, jak pięknie buzia wygląda. Naprawdę. No i oczywiście do tego puder Fenty. Tak to wszystko dokładnie to samo, co miałam. Ale zobaczcie, w ogóle wyglądam, jakbym miała filtr, nie? Widzicie to? Pięknie, pięknie. No i oczywiście korektor też, ten Dior pomieszany z
Fenty, no to co zawsze wam pokazuję, wszystko mam jakby na twarzy i po prostu dzisiaj na siebie patrzę, jak patrzyłam, nie wiem, w windzie czy coś w lustrze, to aż tak w ogóle wow. Naprawdę. Chociaż wiecie, no takie kupowanie dwóch podkładów, ale jak może macie te dwa podkłady w domu, to spróbujcie sobie pomieszać, bo naprawdę sztos. No naprawdę, dzisiaj w ogóle... A ostatnio miałam takie dni, że robiłam sobie makijaż jakoś tak... Wiecie jak to jest, czasami się umalujecie tak wow, ale ładnie, a czasami tak coś nie ten, nie? Także dzisiaj jestem zadowolona. Zastanawiam mnie tutaj właśnie to, ale nie, one oba są. Jeszcze muszę na zdjęciach zobaczyć. Przez chwilę myślałam, że może to są jakieś buty nie do pary, ale jeden i drugi jest taki ścięty, tak z tyłu. Wiecie, że one tak jakby oba mają w lewo spadać. Chyba. No ale wyglądają fajnie. Powiem wam, że ciężkie są te buty. Ale właśnie miałam ochotę na takie całe białe. Chciałam też sobie kupić te Air Force. No takie, nie pamiętam jak się nazywają, te, które są teraz takie popularne za kostkę. Ale w ogóle na Zalando nie ma. A jak patrzyłam gdzieś na, nie wiem, gdzieś widziałam na tej stronie, to w ogóle ktoś chciał 1400 zł za te buty, więc hello, bez przesady, to nadal są Nike. Więc chyba one są teraz tak popularne, że mają takie ceny, czy one w ogóle mają takie ceny, ale na Zalando są na przykład męskie i są tam w okolicach 500 zł, tylko że się rozmiar od 40 zaczyna. Bo nawet były takie, które mi się podobały, ale właśnie były w męskiej rozmiarówce, nie było mniejszych, także nie wiem, zobaczymy. Czy coś jeszcze wam chciałam powiedzieć? Powiem wam, że chyba od tej pogody właśnie, bo widzę, że i zaczął padać deszcz i po prostu jest taka pogoda, kilka dni temu padał śnieg, potem był deszcz, potem słońce. Dzisiaj w ogóle taki dzień, ostatnio było takie niskie ciśnienie, był taki biometr, że to w poniedziałek wam mówiłam, jak nagrywałam live'a, to chyba o 18 piłam kawę, bo myślałam, że po prostu usnę do 19, do tego live'a nie dotrzymam. A i jeszcze w ogóle jak się pytacie, dlaczego jest tylko połowa jakby live'a zapisana, bo niestety i bardzo żałuję, bo bardzo fajny był ten live z przekąskami, w ogóle ten walentynkowy, ale już drugi raz coś takiego mi się stało i to nie jest kwestia, ja kiedyś myślałam, że to internet, to nie jest kwestia internetu, tylko wy mi, widzę komentarze, które działają, no więc to nie jest internet i piszecie mi przerywa. No i nawet słuchajcie, chciałam zakończyć ten live, nawet zamknęłam komputer na kilka minut i on cały czas trwał. A znowu nie mogę mieć dwóch jakby naraz, bo wtedy faktycznie net po prostu nie daje rady. No już nie wiedziałam, co mam robić, a nie chciałam was zostawiać i po prostu... Tylko mogłam go usunąć i go usunęłam. Bo też wiecie, potem co, by był film, nie wiem, 3 godziny, w którym się nic nie dzieje. Nie wiem, i to jest jakiś błąd na YouTubie, wiecie. Ale no, zrobimy sobie jeszcze kiedyś takiego live'a z przekąskami w ogóle, bo bardzo mi się podobało. Fajne to było. W ogóle fajne te live'y. Ale to za jakiś czas. Może na tłusty czwartek. No, także właśnie robię sobie pizzę, bo właśnie powiem wam, że nie wiem, dzisiaj jest pełnia i jeszcze właśnie teraz jestem, ale pada deszcz teraz aż tutaj i tak zabywa, że aż tu po szybach pada, to się rzadko zdarza. I oczywiście dzisiaj w nocy nie mogłam spać, usnęłam, ale o pierwszej mnie sushi obudziła na spacer. A przedwczoraj, słuchajcie, tak, z poniedziałku na wtorek, wczoraj właśnie cały dzień nie nagrywałam, bo słuchajcie, poszłam spać i obudziłam się o 3:00 i już nie spałam do rana. No i, a poszłam spać chyba o 12:00, więc wiecie, 3 godziny snu to trochę za mało, więc wczoraj praktycznie cały dzień przespałam. Poszłam spać właśnie, jakoś nawet mi się udało usnąć, ale mnie sushi obudziła o 1:00 i poszłam znowu spać i się chyba obudziłam o 6:00 i już nie spałam, więc to jest
chyba ta pełnia i ja zawsze po prostu w pełni mam tak, ale żeby aż tak nie spać, to w ogóle masakra. I jeszcze właśnie przez to, dzisiaj od rana no to było 11 stopni, teraz nagle jest zimno, pada deszcz, zrobiło się ciemno. Właśnie z alert, nawet nie wiem co to było, że jest wichura. Silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu. Więc jakaś wichura w ogóle i znowu jakaś zmiana pogody. I właśnie widziałyście, Kicia jest po prostu taka niespokojna. Słyszy to, wiecie, po weterynarzu poszła, najadła się i poszła spać, ale ja normalnie słyszę, nie wiem, czy wy to słyszycie, ale taki jest taki odgłos i zawsze on jest od wichury. Bo coś tutaj jest, ostatnio właśnie znajomy sąsiad mówił, że czy ja słyszę jakieś hałasy w trakcie wiatru, ja mówię, ale teraz wieje, nie wiem czy wy to możecie usłyszeć w aparacie, że właśnie tam ludzie kilka pięter niżej w ogóle słyszeli jakieś huki i się okazało, że był ten piorunochron urwany na dachu i on w ogóle latał i uderzał w ogóle z różnych stron budynku, także na różnych piętrach i z różnej strony ludzie słyszeli. Ja mówię, ja to tutaj u góry to zawsze jakieś hałasy są. Kurde, nie wiem co się dzieje, ale normalnie widzę jak ludzie biegną od bloku do samochodu. Czy to tak pada, czy jest taka wichura? Ciekawe czy wy to słyszycie, te podmuchy. I rano w ogóle było 11 stopni, było tak ciepło, że, znaczy rano, potem nawet jak wychodziłam do weterynarza, to byłam w tym płaszczu z North Face'a, myślałam, że się ugotuję, no ile tam, u weterynarza pół godziny, już tutaj pod blokiem, i jak z sushi chodziłam, to w ogóle było tak mega zimno, nie, więc te pogody są fatalne i ja zazwyczaj lubię takie wiatry, ale chyba przez to, że jestem niewyspana i właśnie się tak zmieniła ta pogoda, to czuję jakiś taki, taki jakby niepokój. Ja nawet nie wiem jak to nazwać, ale coś takiego, no na mnie pogoda mega działa, naprawdę. Słuchajcie, ja to jestem po prostu, sushi to wyczuwa zmiany pogody, ale na mnie to mega działa, także ja mam nadzieję, że chociaż dzisiaj jakoś pośpię, ale dzisiaj jest pełnia, więc na pewno nie będzie jakoś super. To jest straszne, słuchajcie, ja już się z tego śmieję, ale to jest takie męczące. No bo mówię, jak wczoraj nic nie zrobiłam, nic nie nagrywałam, bo cały dzień właściwie, znaczy no cały dzień, no po prostu wyszłam, wróciłam do domu, poszłam spać, obudziłam się chyba o 17:00. Także już nic nie ponagrywałam, nic nie porobiłam, ale no byłam nieprzytomna. No 3 godziny snu to jest stanowczo za krótko. Także słuchajcie, dobra, idę sobie idę zobaczyć jak tam pizza, bo chyba zaraz będzie gotowa i odezwę się do was później, ale serio nie mogę się po prostu napatrzeć dzisiaj na tą buzię, na te podkłady. Normalnie jakąś mieszankę roku wymyśliłam. Mega. No, już nie mogę się doczekać, że będę miała znowu takie chłodne włosy i widzicie, po prostu ja muszę mieć je cały czas podcinane, bo nawet jak, no one nie są jakieś długie, ale nawet jak troszeczkę odrosły, to już mi się ta strona wywija i ja najbardziej lubię takie mega krótkie. A w ogóle też mam wrażenie, że jakoś mam więcej tych włosów, że takie się gęstsze zrobiły, nie? Jakoś tak mi się wydaje. No dobra, zmykam. Hej, witajcie dnia kolejnego. Powiem wam, że dzisiaj była taka wichura w nocy, że po prostu nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyłam. Czułam się jakbym mieszkała w latarni morskiej w trakcie sztormu. Ale to wam opowiem jak wrócę, bo za 8 minut mam Ubera. I pokażę wam tylko szybko co mam na sobie. Spodnie od dresu to są peleny Lala. Top to jest chyba Zara. Te nowe Nike, które wam pokazywałam i na to zakładam jeszcze tą bomberkę
Ona jest z HM-u, ale chyba już jest niedostępna. Jak będzie, to Wam podlinkuję. Ona tak wygląda. Jestem spóźniona, zgrzana i w ogóle masakra, ale to opowiem Wam wszystko, jak wrócę. Kochani, witajcie. To ja. Przed chwilą pokazałam na Instagramie nowe włosy i ktoś mi napisał: witaj Claire Underwood. Także szusz, Underwood. Chciałam mega krótkie i najjaśniejsze, jak się da. Jestem mega zadowolona. Ale się zgrzałam, słuchajcie, bo pokażę Wam, w ogóle dzisiaj jest dzień kota. I tak, jest wieczór, dopiero się do Was odzywam. Zaraz Wam wszystko opowiem, zobaczcie. Zamówiłam już, dobra, sorry. Chodź, proszę. Zamówiłam, słuchajcie, Kici, ten domek. Chodź. No chodź, zobaczymy, czy Ci będzie pasowało. Chodź. No, skakuj. Kicia, na kanapie wolisz? Chodź tu. Chodź. Kiciunia. Kicia. Chodź. Kocie. Zobacz, tu jest Twoje jedzonko. To jest Twoja miseczka, ale chodź tu. Tu chodź. No. No nie, patrzcie, pokazuje mi, że jej się na kanapie bardziej podobało. Widzicie, jak kanapa wygląda. Kiciunia, chodź. Chodź tutaj. Chodź, kocie. Chyba fail. Kiciunia, tu masz, patrz, tu. No tak, patrz, twoje chrupki, twoje, tu są. Tu. Pani ci kupiła domek. Chyba odniosłam porażkę. No chodź. Chodź. Chodź, chodź, patrz. Tu, zobacz, jak ci się będzie fajnie jadło. No idealny rozmiar na kota. Jeszcze jej położę. Dlaczego ci się nie podoba, kocie? Kurde, no przecież miałaś ten. Drapak był mniejszy. No chodź, skakuj. Tak, i tu jest domek dla kota. No. O, wypadło jej sushi, zjadła. Zamówiłam jej tą budkę. No bo mówiłam Wam, że mam taki problem, że po prostu ten osobnik wyżera, jak stoi miseczka na podłodze. Nie chcę mieć, wiecie co? Widzicie, co jest. No. I tu jest jeszcze takie wejście i tam jest poduszeczka. Powiem Wam, że mega się zgrzałam, bo przed chwilą to myłam magiczną gąbką. I w ogóle na zdjęciach to wyglądało, jakby było lakierowane, szczerze mówiąc. To kosztowało 300 coś złotych. Ja to zamawiam oczywiście na Allegro, wrzucę Wam linka. Spoko mi to pasuje do mebli. Nie wiem, czy to przyszło brudne, czy może folia była zabrudzona, ale myłam to i jeszcze jutro, jak będzie słońce, to myślę, że jeszcze to przetrę. Ja mam nadzieję, że Kicia... No co? Co? No te... Wiecie co, pierwszy raz się tak zdarzyło, że jej się coś nie podoba. Chodź, kocie. Chodź, Kiciunia, chodź, patrz. No chodź, 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 chodź. No zobacz. Tu jedzonko jest niedobre. Słuchajcie, nie podoba jej się. No to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo serio przysięgam Wam, że Kici pierwszy raz w życiu coś się nie podoba. Albo nie jest głodna. No za to wiem, że Ty byś była głodna, no. Najbardziej na świecie. Mhm. No. No i tam jest jeszcze takie, wiecie, miejsce na spanko. No ciekawa jestem bardzo. Powiem Wam, że co jak co, ale tego się nie spodziewałam, bo Kicia... Kici się wszystko podoba. I czy na pufie miała, czy ten pierwszy raz jej coś nie pasuje, więc... Jak macie ochotę zamówić, to może nie zamawiajcie. Się tak zgrzałam, bo właśnie całe to myłam, bo było takie szare, zakurzone i musiałam to przenieść. O co Wam chodzi? No ja nie wiem, o co Wam chodzi. Ojejku. No aha, update, słuchajcie. Może tak, będzie lepiej widać. Byłam u Eweliny dzisiaj. Claire Underwood, no to normalnie jest...
dobry komplement, nie przeczę. I powiem wam, że słuchajcie, rano wam mówiłam, że w nocy była taka wichura, a ja mam mieszkanie bardzo wysoko, no wysoko, i jeszcze tu, no jest takie miejsce, że faktycznie jak jest nawet mały wiatr, to bardzo słychać. Ale wczoraj była taka wichura, że słuchajcie, myślałam, że mi okna wywali. Przysięgam wam. Ja mam pękniętą szybę w sypialni i były takie podmuchy wiatru i takie uderzenia i taki hałas, że ja myślałam, że zaraz coś tu, nie wiem, drzewo przeleci i uderzy w moje okna albo mi po prostu wywali szyby. Przysięgam wam, że tak jak ja się nie boję i no nie wiem, na Mazurach przeżyłam tą wielką nawałnicę, jak byłam sama, to co było dzisiaj w nocy, to nie wiem, co się działo. Słuchajcie, Sushi i Kicia nie spały całą noc. Całą noc po prostu tak do mnie przyklejone. Bo naprawdę, co chwilę w ogóle słychać było, nie wiem, jak coś przelatuje, uderza. Ja nie wiem, czy to były ptaki, gałęzie, czy co to było. Lało po prostu. I rano to się trochę uspokoiło. Potem jak pojechałam do Eweliny, to padał deszcz. Jak wracałam już, to było tak średnio i słuchajcie, jak wyszłam na spacer z Sushi, to był taki wiatr, że ją przewróciło na spacerze, przysięgam wam, i po prostu ktoś miał taką osłonę na balkonie i zaczęło to tak uderzać, że ja myślałam, że to za chwilę się urwie i po prostu podbiegłam, złapałam ją na ręce i szybko do klatki. I wiecie co, był taki silny wiatr, że nie mogłam drzwi otworzyć, a wczoraj jeszcze wieczorem też był taki wiatr i też spotkałam sąsiada, który mówił, że właśnie też nie mógł zamknąć drzwi, bo w drugą stronę wiało, więc po prostu powiem wam, że nie wiem, która to była moja bezsenna noc. Tym razem, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy to była noc bezsenna, czy po prostu nieprzespana przez hałas i tak dalej, bo no, nawet jak na chwilę zasypiałam, to głównie zwierzaki mnie budziły, bo słuchajcie, one po prostu obie tak przy mnie i drżały. No w ogóle masakra ta dzisiejsza noc. Ja teraz się uspokoiło, wiecie, i też był ten, był alert RCB. No powiem wam, że masakra. A mówię, to jest, nie wiem, która moja noc nieprzespana, szczerze mówiąc. Patrzę, która jest godzina, muszę wrócić vloga. Nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. I jak dzisiaj wróciłam od fryzjera, to poszłam spać. Ale zobaczcie, nawet mi się nie odgniotły włosy ani nic. Także tak wyglądam zaraz ten. Trochę poprawię makijaż i wychodzę. Wczoraj jeszcze wieczorem chciałam sobie zrobić tosty i skończyło mi się masło, więc poszłam do Lidla. I chciałam przetestować, czy sprawdzą mi dowód. I kupiłam wino. I kupowałam w kasie samoobsługowej. Było bardzo dużo ludzi. Pani była sama na jednej tej kasie, no kasjerka taka kasująca. Nawet nikt nie podszedł, a tam się zapala takie światełko i że tam, wiecie, pokaż dowód i tak dalej. Tu nawet nie było w ogóle żadnej osoby z obsługi, więc mogłabym mieć 16 lat i bym kupiła alkohol, także i kupiłam tylko dlatego, że wiecie, poszłam tylko po to masło, ale tam jak się przechodzi, są alkohole już blisko kasy i mówię, moja przekorna natura, dobra, wezmę. I nawet powiem wam, że całkiem dobre wino. Chociaż to wiecie, tak jestem pijak, że dałam sobie 2 godziny temu kieliszek i tak piję, bo powiem wam, że no przespałam się, ale jestem wykończona. Naprawdę ten tydzień przez to niespanie mnie zabił. Czuję trochę lepszą moc i energię przez te włosy, no bo to zawsze tak jest. Jak się włosy obetnie, to człowiek jakoś tak się lepiej czuje. I ja dzisiaj właśnie powiedziałam, że chcę jak najjaśniej, jak najkrócej. I jeszcze nawet nie wiem, czy wy to widzicie, ale mam tutaj podgolone. No, a następnym razem zrobimy jeszcze jaśniej. Także najlepsza, ukochana moja fryzjerka. Wrzucę wam link pod spodem.
Coś wam jeszcze miałam powiedzieć? Nie, no tak tu się nic ciekawego poza tym nie działo. No tak. A, no i jeszcze od tej pogody powiem wam, że sushi w nocy miała taki kaszel przez chwilę. I dzisiaj też ma, ale to jest, no to jest przez pogodę, nie? Że myślałam w nocy, że trzeba będzie jechać na jakąś, wiecie, nocną pomoc, a po prostu była taka pogoda, że strach było wyjść z domu. No kochanie, też mi jakoś jest ciepło. W ogóle właśnie to jakiś był niż, który miał nadejść. I wczoraj było 11 stopni, a teraz są 3. Więc tak, a sukienka jest, słuchajcie, z Zary. To jest jedna z tych sukienek takich, które kupowałam jakoś jesienią w zeszłym roku. I nie wiem, czy pamiętacie, ja sobie kupiłam je w różnych kolorach. Pokażę wam w lustrze. No i one są super. Po prostu wkładacie i na to można narzucić sweter, kurtkę jeansową. Można założyć kozaki, szpilki albo buty sportowe. Tak, tam jest bałagan, bo rozpakowałam ten domek dla Kici. O, o, tu ktoś przyszedł. O, ona tak wygląda. Ona tam kosztuje 89,90. No też masz sweter. Zdejmij sweter. Nie, zdejm sweter, w domu jesteś, tak? No. O. Mam Kicie teraz. O, świetnie, wzięłam Kicie na rączki, teraz mam kota. No, ale dobra. Dobra. No i one są, nie wiem, czy to jest jakaś kolekcja basic, ale one cały czas, wiecie, to jest jedna z tych rzeczy, które zawsze są w Zarze. O, i one tak fajnie, wiecie, tutaj, co prawda to jest M przez L, bo żeby się zmieścić tutaj, to no tu by mogło być mniej, nie, bo tutaj mi dużo tej sukienki zostaje, ale to nic. No, tak ładnie podkreśla kształty. Także zawsze jak mam jakieś takie wyjście czy coś, to te sukienki się najlepiej sprawdzają. No i aha, jeszcze wam pokażę. Miałam dzisiaj te buty i tak jak mówiłam, że nie wiem, czy te są wygodne. Te są w opór niewygodne, wiecie? Niezbyt są wygodne te buty. Kicia, a czy ty nie mogłabyś się zająć jedzeniem swojego jedzenia, a nie folii bąbelkowej? Kicia, Kicia, nie wolno. Dobra, słuchajcie, muszę to sprzątnąć, bo właśnie Kicia nie może mieć... nie, kochanie, nie. Nie może tak, wiecie, folia leżeć, bo niestety ona obgryza. Także to właściwie tyle, co wam chciałam powiedzieć, więc połączę chyba... Nie wiem, czy to będą 2 czy 3 dni razem. No jestem naprawdę zakochana w tych włosach. Tak, tobie też się podoba? Kitek, psik! Idź jeść swoje jedzenie, no. Dobra, sprzątam folię, ogarniam się i wychodzę. Widzimy się jutro. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie spokojna noc bez wichury. I tyle. Mam wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć. Dobra, trzymajcie się ciepło, pa, pa.